czas na spotkanie z naszym gościem, Dawid Harasim, rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Optymistycznie, wiosennie, a już właściwie letnio zaczynamy od tematu i wiadomości, na którą czeka wielu i studentów, i uczniów, i mieszkańców. Nie tylko zresztą, pewnie przyjezdnych również, mieszkańców regionu, juwenalia. Zgadza się. Dzisiaj fajny termin. Po pierwsze już pogoda powoli się dostosowuje do juwenaliów, więc to nas cieszy. I rzeczywiście termin fajny, ponieważ został miesiąc, dokładnie miesiąc czasu. Juwenalia w tym roku odbywają się 24 maja głównie, 25 jest to taki drugi dzień, czyli sobota, drugi dzień klubowy w tym roku. Natomiast gro wydarzeń, najważniejszy dzień, dzień koncertowy 24 maja. Już myślę, że pora zdradzić line-up, czyli artystów i tak naprawdę program całej imprezy. No i miejsce przede wszystkim, bo to też jest miejsce. Ważna sprawa. Rzeczywiście. Miejsce to dobra wiadomość, nie będzie trudno znaleźć. Tak jak w ubiegłym roku studenci przyjmują centrum miasta, czyli Park Konstytucji 3 maja. Tam będzie duża scena plenerowa i tam będzie wszystko się działo. Rozpoczynamy, przypominam, 24 maja od godziny 17. To jest piątek, podobno ma być już przepiękna pogoda, tak słyszałem, zamówiona. I od godziny 17 zapraszamy, czy zapraszam w imieniu samorządu studenckiego i władz uczelni, wszystkich studentów, tak naprawdę wszystkich mieszkańców miasta i całego regionu, bo wiemy, że ubiegłoroczne edycje przyciągały rzesze mieszkańców okolicznych również miast, więc zapraszamy ich również w tym roku, ponieważ cała impreza oczywiście jest bezpłatna. Mówi się, że tego dnia studenci przejmują władzę w mieście, bardzo fajnie, natomiast nasi studenci chcieli, mówiąc kolokwialnie, rządzić razem z całym miastem, z mieszkańcami i chcieli tego dnia wyjść do ludzi. Stąd też wychodzimy i bawimy się w centrum i bawimy się razem z mieszkańcami, z całymi rodzinami, bo atrakcji będzie naprawdę dla całych rodzin co niemiara. Czyli zapraszamy i z małymi dziećmi, i z większymi, i same dzieci, i samych dorosłych. Zapraszamy seniorów, każdy zdecydowanie znajdzie coś dla siebie. Będą pokazy taneczne, będzie strefa dla dzieci, będzie strefa, nazwijmy ją, dla dorosłych. Będzie oczywiście, będą pokazy akrobatyczne, no i przede wszystkim muzyka. Czyli coś, co podczas juwenaliów jest najważniejsze. My wracamy, czy cały czas kontynuujemy tą formułę, w której chcemy, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Dlatego łączymy różne style muzyczne i zaprosiliśmy w tym roku takich artystów. Reprezentantem muzyki disco polo i wystąpi zapewne jako pierwszy ten zespół, czyli około godziny 18. Będzie to zespół MIG. Myślę, że znany, lubiany wśród miłośników tego rodzaju muzyki. Przedstawicielem muzyki popularnej, a w zasadzie też trochę folkowej, będzie potężna dawka energii, czyli zespół NA. No i na zakończenie będzie muzyka elektroniczna i też znany, jeden z najlepszych DJ-ów w Polsce, jeśli nie najlepszy obecnie, czyli Gromi. Znamy go z niedawnej konkursu piosenki Eurowizji, więc bardzo, myślę, że ciekawy, różnorodna formuła i liczymy, że tak jak poprzednie edycje, tak i ta okaże się ogromnym sukcesem, bo tak było w poprzednich latach, nie chcemy zejść z tego wysokiego poziomu. Więc jeszcze raz zapraszam serdecznie, 24 maja. Park Konstytucji 3 maja, już od godziny 17 czekamy tak naprawdę na wszystkich. Ale nie samą muzyką i imprezami człowiek, student i profesor, nauczyciel żyje. Pracujecie, co nowego w uczelni? No rzeczywiście, o juwenaliach na razie tylko myślimy, natomiast cały czas trwa rok akademicki. W ostatnim czasie tych wydarzeń jak zawsze było sporo. Ostatnie, takie ciekawsze, o których chciałem państwu powiedzieć, to takie nietypowe, wyjątkowe zajęcia praktyczne studentów. My jako uczelnia kształcimy, to zawsze powtarzam, wyjątkowo praktycznie. W ostatnich dniach czy tygodniach odbyły się dwa takie niezwykle ciekawe wydarzenia. Pierwsze to ratownictwo nocą. Taka coroczna akcja skierowana dla studentów ratownictwa medycznego, którzy ćwiczyli w zasadzie
to wszystko, czym będą się zajmowali już po skończeniu studiów. Natomiast dodatkową trudnością było to, że pracowali czy uczyli się w nocy. Naprawdę ciekawa formuła. Film z takiego wydarzenia zapraszam u nas na stronie internetowej uczelni, można znaleźć. Niezwykle widowiskowa, barwna akcja. Ona już wpisała się na stałe w tradycję, bo to już była druga edycja. Już zapraszam na trzecią, bo rzeczywiście można podpatrzeć, jak uczą się i jak będą pracować studenci. A sami studenci jak oceniają? Tak? Sami studenci oczywiście świetnie. To w tej akcji, czyli w takich nietypowych zawodach, czyli trzyosobowe drużyny były skonstruowane, czy stworzone z wszystkich studentów. Pierwszy rok był, wcielił się w rolę pozorantów, drugi i trzeci oczywiście brali udział w zawodach. Musieli zetknąć się z różnymi sytuacjami, czyli każda drużyna z czterema. Był na przykład poród w toalecie, był człowiek, który przeżywał hipotermię, czyli znaleźli go nad rzeką. Była także taka bójka połączona z jakąś taką dużą imprezą. Więc tak naprawdę takie elementy, z którymi bardzo często ratownicy medyczni się stykają na co dzień już w swojej pracy zawodowej. Całość oceniana, całość we współpracy oczywiście ze Strażą Pożarną, z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, więc naprawdę wyjątkowa akcja. I druga, również ciekawa, tu już skierowana do studentów bezpieczeństwa wewnętrznego na specjalności kryminalistyka, kryminologia. Jest taka wyjątkowa, bardzo ciekawa specjalność u nas na studiach. Oni prowadzili czy dokonali oględzin miejsca zdarzenia, czyli tak naprawdę wcielili się w rolę tych przyszłych kryminologów, gdzie musieli zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Tu chodzi oczywiście o morderstwo. No i przede wszystkim ustalić, co się stało. Więc tego typu zajęcia się u nas odbywają. One nie tyle, że są widowiskowe, co tak naprawdę dają studentom najwięcej. To jest z pewnością. Studenci uczą się poprzez praktykę najwięcej. Więc takie zajęcia praktyczne to rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Kontynuujemy też między innymi wystawę naszą, czyli Suwalszczyzna w amatorskim kadrze. Już kolejny artysta, amator, fotograf gości u nas na patio przy bibliotece uczelnianej. Tym razem oddaliśmy aparat w rękę Łukasza Drucisa, który pokazał nam wyjątkowe zdjęcia z głębin Suwalszczyzny. Więc taka rzecz też nietypowa, pokazywaliśmy już krajobrazy. Teraz chcieliśmy zejść troszkę niżej, bo ta, że Suwalszczyzna jest piękna, to wiemy wszyscy, ale głębiny są równie niespotykane. I to czyli jest piękna wszędzie. Jest piękna wszędzie. To chcieliśmy dzisiaj pokazać na wystawie. Serdecznie zapraszamy. Za chwilę, dosłownie za półtora godzinki, też rozstrzygnięcie niezwykłego konkursu na najlepsze prace dyplomowe. To jest konkurs miejski organizowany przez prezydenta. U nas na auli będzie za chwilę rozdanie i nagrodzenie najlepszych. Jeśli ktoś nie wie, co zrobić za półtora godziny, to zapraszam. Będzie ciekawy wykład, rozdanie czy nagrodzenie najlepszych studentów czy autorów prac. Więc tego naprawdę jest dużo. No jeszcze szybciutko, czas nas goni, ale Centrum Transferu Technologii działające przy PWSZ może się poszczycić kolejną akredytacją. Co to za akredytacja? Rzeczywiście. Akredytacja, co daje akredytacja i czym jest Centrum Transferu Technologii? To tak pokrótce, CTT działające w strukturach naszej uczelni jest taki pomost łączący edukację, przedsiębiorców, naukowców. Tak naprawdę prowadzą pracownicy badania różne, różnego rodzaju dla przedsiębiorców z regionu i nie tylko. Przypomnę, że już mamy akredytowane laboratorium chemii spożywczej. Teraz do tego grona doszło drugie laboratorium budownictwa, które otrzymało akredytację na badania mechaniczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych. To jest naprawdę świetna wiadomość dla przedsiębiorców, którzy wykonując badania, czy zlecając CTT badania, mają już pewność, że te badania są wykonywane w najwyższej możliwej jakości, tak? Że są precyzyjne, że spełniają wszelkie wymogi. Więc te akredytowane badania są na takim najwyższym stadium. Tu warto wspomnieć, że w tych materiałach budowlanych jest drewno. Na przykład takie badania organizują czy dokonują tylko 3 ośrodki w Polsce, więc weszliśmy naprawdę do grona tych najlepszych ośrodków badawczych i to nas bardzo cieszy. Więc do współpracy zapraszamy także przedsiębiorców. Dawid Harasim, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, był Państwa i naszym gościem. To odliczamy do juwenaliów. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam.